Muszę radio zmienić. Na eskę. Na jedynkę. Radyjko to eska, to będzie w radiu, w takim u pana, a tutaj nazywamy radio komunikacyjne. Dojeżdżamy nią do szkoły czy pracy. Gdy zdarza jej się spóźnić, narzekamy, ale najczęściej działa niezawodnie. Poznajmy od kuchni szybką kolej miejską. Oto bocznica kolejowa. Jak często taki przegląd pociągu ma miejsce? U nas raz na tydzień. Czyli to nie jest tak, że jeździ rok i jedzie na coroczny przegląd? Nie, tu chodzi, wozimy pasażerów. A co mówi oznakowanie? W pociągach obowiązują bilety ZTM Warszawa. Dokładnie, to tak. Informacja, pojazd monitorowany, żeby nie robić rozum. Dokładnie. No i warto, generalnie. Piwko skończyć przed wejściem. Dokładnie. To jest zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów. Zastanawialiście się kiedyś, jak czyszczone są składy? To jest myjnia, która mierzy około 120 metrów długości. Mogłoby tu się umyć jednocześnie 26 aut typu kombi. Na pełną moc proszę włączyć. No to jest pełna moc, tak? Tutaj nic nie przyspieszymy. Tylko co robi traktor na kolei? Nie jest to zwykły traktor, jest to pojazd szynowo-drogowy C120. Wykorzystywany jest do przestawiania składów, na którym nie ma sieci trakcyjnej. Do Warszawy przyjechały właśnie całkiem nowe impulsy, czyli pociągi nowej generacji. Czas wejść do środka. Pociąg sprawdzony i umyty, można ruszać w trasę. Prąd jest, Wi-Fi jest, podróżujemy komfortowo. Zajrzyjmy teraz do kabiny maszynisty. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Oho, coś piszczy. To dokąd jedziemy? Do Warszawy Zachodniej tu pociągu. Do Warszawy Zachodniej. Tak. Jak ścieżka? Korki są? Tutaj nie ma takich pojęć kolejowych. Mamy wolną drogę jak na razie, także zgodnie z rozkładem. 180 na liczniku, pojedziemy tyle? Możemy się rozbiegnąć do 130 na godzinę. Zadaje 100%. No to gazu. 332 tony w parę sekund. No, nie czuć prędkości. Nie czuć. Na tempomacie lecimy. Na tempomacie teraz lecimy. Jedzie samochód akurat. Jedzie. Stój! Zatrzymał się. Prowadzę pociąg. Bardzo dobrze. Na odbiorze, zgłaszam się. No, Bułka pojedzie planowa na 3 minuty i Boli pojedzie. Zrozumiałem, poczekam. To jest dla mnie najciekawsze, że co 60 sekund maszynista musi wcisnąć ten czerwony przycisk, inaczej... Będzie sygnał i jeżeli maszynista by nie zareagował, wdroży się hamowanie i pojazd się zatrzyma. Jest to urządzenie czujności. Tak. Aby pociąg wiedział, że nie śpimy. Tak, jest dokładnie tak. Imponująca technika nie zastąpi jednak pracy maszynisty. Grill albo coś się pali. Chciałem zgłosić panu jakiś pożar przed przystankiem Toruńska, Warszawa Toruńska. W takiej sytuacji, jeśli widzimy jakieś zagrożenie, jakiś pożar, właśnie mamy obowiązek zgłoszenia do dyżurnego ruchu. Przepraszam, jest mnóstwo różnych torów. To jest tak zwane skrzyżowanie. O. I rozchodzi się w różnych kierunkach. A co by było, jakby pan pojechał nie tam, gdzie trzeba? A to już by pan ze mną nie rozmawiał. W każdej chwili coś się może wydarzyć, bo teraz może na przykład człowiek wejść, może zwierzę wylecieć, może szyna pęknąć. Cały czas trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tak. O, i pika. No właśnie, wydawałoby się, że jest o jedną rzecz prościej niż w samochodzie, nie ma kierownicy. Nie, to się tylko tak z boku wygląda, że tylko wajcha do przodu i heja jedziemy. I to bardzo dużo osób się na tym łapie, jak przychodzą młodzi kandydaci na maszynistę. Jak się witacie? Jak mijamy pociąg? A proszę bardzo. O. My jesteśmy taką dużą rodziną. Przyjemnie w klimatyzowanym pociągu. Aż miło dojechać do Warszawy Gdańskiej. Ja to w ogóle wysiadam. Bartosz Kańtoch, SK. Tutaj pokażę. O, żona wysyła, chyba widzi mnie w telewizji. No, pozdrawiam.